Hello, hello, tu Ala Show. Witam was, kochani, w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w Zaborówku na wyścigach psów kursingu. Kursing to jest sport kynologiczny, polegający na tym, że psy na otwartym terenie ścigają się za zdobyczą w postaci babika. Może to być na przykład kawałek skóry albo kawałek materiału. I to symuluje taki pogoń za na przykład zającem. I to tak wygląda. O, tam są stoiska. Tam są stoiska, pieski. Tutaj pieski się ścigają, tu jest taki tor. No i wszędzie łażą pieski rasy, najczęściej właśnie Whippet, harcik włoski, hart polski i tak dalej. No bo to są wyścigi hartów. Tam jest stoisko z jedzeniem, z zapiekankami, jadłam. Tutaj są stoiska ze smyczami, obrożami, kagańcami dla psów wyścigowych. Tutaj jakieś suplementy i zabawki, karmy, miseczki i maty do lizania. O, zobaczcie, to tak wygląda. Chciałabym coś kupić dla pamiątkę dla mojego pieska, ale zobaczymy. Pomyślę nad taką obrożą lub nad taką smyczą. Teraz obserwujemy pieska, którego będziemy gościć w następnym odcinku. Pieski właśnie startują. O, są bardzo napalone, nakręcone. I start! Jesteśmy na zawodach kursingowych i jest ze mną pani Karolina i pani Aja. Kierownik Karolina, kierownik sekretariatu i ja komisarz zawodów. Tak. Dzisiaj pani odpowiada mi na pytanka, co jest brane pod uwagę właśnie przy takich wyścigach. W tych wyścigach biegają harty. Są oceniane przez trzech sędziów dzisiaj aktualnie, bo mamy międzynarodowe zawody. Jeżeli chodzi o ocenę, to pod uwagę sędziowie biorą tak, przede wszystkim zręczność pieska, jego szybkość, jego zaciętość, podążanie za babikiem, czyli za taką przynętą i kondycję. I kondycję pieska. A co można wygrać, jaki piesek dobędzie najlepszą z tej ilości? Przede wszystkim pieski walczą o tytuły tak zwane CWC-licacje. Wnioski na międzynarodowego czempiona wyścigów hartów lub krajowego, czyli CCWC na krajowego czempiona wyścigów hartów. Natomiast jest też tak, że wiadomo, no, to jest też nasza zabawa, nasze hobby, więc dużo jest zawsze do wygrania karmy dla psów. Są vouchery do różnych firm, które tutaj między innymi sponsorują nam nagrody. Są no też fajna rywalizacja przede wszystkim między tymi ciekami, tak? A jak tutaj przygotować pieska, by brał udział w kursingu? No przede wszystkim kondycyjnie, tak? Piesek musi być kondycyjnie wybiegany, no wiadomo, że to są harty, więc one mają ten instynkt łowczy. Zabieramy pieska przede wszystkim na długie spacery, tak? Ci, co są bardziej zaawansowani, to czasami biegają z nimi przy rowerze, czasami mają bieżnie w domu, tak? Czasami na fizjoterapię, czy bieżnie wodne, żeby wzmocnić mięśnie, żeby jednak te mięśnie głębokie też popracowały. No i tak naprawdę reszta to jest wychodzi w praniu, tak? Im więcej pies startuje, drugi, trzeci rok najlepiej biega zawsze, tak? Bo ten pierwszy rok on się zawsze wdraża troszkę, a później jednak on już jest takim profesjonalnym zawodnikiem. Tak? A najczęściej jakie to są harty? Najwięcej obecnie harty, które biegają, to są harty angielskie, tak zwane Whippety. I dzisiaj na parkurze gościmy tylko i wyłącznie tą rasę, ponieważ jest ich najwięcej. Jutro będą biegały najmniejsze harciki, jest ich kilka sztuk dosłownie, czyli harciki włoskie. Są to takie miniaturki hartu między innymi Karoliny, tak? Bo Karolina ma sutkę harcika włoskiego, nawet dwie, która druga zacznie w następnym roku sezon wyścigowy, bo jest młodziutka. I jutro będą po harcikach włoskich biegały największe rasy hartów, tak? Także jutro mamy trochę taki miszmasz, a dzisiaj biegają tylko i wyłącznie Whippety.
Okej, czy chciałyby też Pani coś dodać od siebie? Jakie tutaj są emocje? Emocje są bardzo, bardzo wysokie. Naprawdę. Ja chciałam powiedzieć, że jesteśmy jedną dużą grupą, naprawdę przyjaciół już można powiedzieć. Jesteśmy razem, spotykamy się bardzo często. Na wszystkich tych kursingach jesteśmy razem w grupie, można ze sobą porozmawiać, jesteśmy w ciągłym kontakcie. Znamy swoje pieski i to jest w ogóle wspaniałe, że możemy być w takiej małej społeczności. Tak, przede wszystkim to jest nasze hobby, tak? Nasze hobby i naszych psów i chyba to się dla nas najbardziej liczy. W tych zawodach najważniejsze jest to, żeby każdy piesek wrócił do domu bez kontuzji i szczęśliwy, tak? I zmęczony, bo później bardzo długo lubią spać. A jak często odbywają się takie zawody? To wszystko zależy od organizatorów. U nas w ZKWP Warszawa, czyli w Związku z tym Ekologicznym Oddział Warszawa, w tym roku to są drugie zawody, pierwsze były krajowe w kwietniu, też na tych łąkach, tylko z drugiej strony, no ale do konsensum to są drugie. W tym roku w Polsce było zawodów bodajże 6. 6, tak. Tak, ale bardzo często też jeździmy za granicę na różne zawody. O, super. No to tak. Można powiedzieć, że w sumie tych zawodów jest całkiem dużo, bo i Czechy, i Litwa, gdzieś tam na Węgry można pojechać, tak, Słowację. Tak, bardzo dużo. Jeżeli ktoś jest takim zapalonym. O, tu idzie harcik włoski na przykład. O, Sonia, tak. Zapraszamy. To jest też Pani z sekretariatu i to są właśnie najmniejsze nasze harciki. Harciki włoskie. Ja bardzo i on też się nawignie w zawodach właśnie. To są nasze harciki. Szykuje się, rozgrzewa się przed jutrem. Ze wszystkich startujących. To była moja wymarzona rasa harcika. Ważą całe ja około 5 kg. Malutkie moje zaraz, ale powolutku ćwiczymy, w sensie robimy długie spacery. Pokazuję mu wabik, dużo się z nim bawię, na przykład w domu takim sztucznym wabikiem, żeby no chyba mu rozwinąć może nawet trochę ten instynkt. Ponieważ harciki włoskie nie mają takiego instynktu bardzo mocnego, jak mają whippety. No whippety jest to gdzieś poniekąd daleko mieszanka z terrierem, które po prostu, jak to się mówi, pogonią za każdą szmatą, tak? I dlatego u whippetów się tego instynktu tak mocno nie trzeba rozwijać, nie trzeba się o niego starać. Jednak u harcików czy u dużych ras czasami bywają też takie pojedyncze sztuki, które po prostu nie chcą za tym wabikiem. Więc czym za młodu jego troszeczkę zaczniemy tam podjudzać, tym on później na pewno załapie i będzie fajnie zawodnikiem. Poza tym pieski, pamiętajcie, mają też ocenę za to, jak podążają za wabikiem. Czyli jeżeli pies biegnie dokładnie za tym wabikiem i śledzi go, to dostanie więcej punktów. A jeżeli piesek zaczyna ścinać, tak jak mój niestety, to tych punktów dostaje mniej. I teraz nieważne, czy to jest większy piesek, czy mniejszy piesek, tak? Jeżeli zepnie, dostaje mniej punktów. Jeżeli oceniany jest na przykład zaciętość pieska, czyli to, jak piesek wbiega w ten wabik, czyli są takie pieski, które się wślizgują w ten wabik, dosłownie wjeżdżają w niego, kotłują się nóżkami do góry, dostają więcej punktów. I to też nieważne, czy piesek jest większy, czy mniejszy, tak? Także no, możecie sobie pooglądać, zobaczyć, jak to jest, ale tutaj nie ma żadnej reguły. Chociaż jest reguła, przepraszam, muszę Wam powiedzieć, jest reguła. Regułą jest mój pies. Mój pies tak bardzo ścina zakręty, bo tak mu się wydaje, że umie przewidywać, że jak on poleci w lewo, to ten wabik pewnie też poleci w lewo i on go wyprzedzi i złapie, to czasami wabik biegnie w prawo, mój pies biegnie w lewo i już jest A ile musi mieć pies miesięcy, lat, żeby zacząć biegać? Że w ogóle zanim psy zaczną biegać w zawodach, to muszą przejść dwa egzaminy. Jest to tak zwany bieg treningowy, inaczej przedlicencyjny, którą muszą psy odbyć. I on wygląda dokładnie tak samo jak zawody. Tylko biegną drugi bieg ze sparring partnerem, czyli z psem doświadczonym, który już ma licencję i to jest po ukończeniu pierwszego roku życia, już mogą takie psy, jeżeli chodzi o whippety i harciki włoskie, to po ukończeniu pierwszego roku życia, jeżeli chodzi o duże rasy, to po ukończeniu 15 miesięcy mogą zacząć takie egzaminy, natomiast startować w zawodach mogą, później odbywają jeszcze biegi licencyjne, czyli jeszcze raz ten sam egzamin, tylko już są bardziej doświadczonymi takimi pieskami, bo już wiedzą, o co chodzi i też jest tak samo, startują w zawodach, jak już uzyskają te licencje, oczywiście to w zawodach mogą startować harciki włoskie i whippety od 15 miesiąca życia, a duże rasy od 18 miesiąca życia. No dobrze, a do którego roku życia mogą startować? Do 8 roku włącznie kalendarzowego, czyli na przykład jeżeli pies ma urodziny w czerwcu, to do 31 grudnia może biegać w zawodach. I na przykład pani Ania ma takiego pieska, który jutro będzie biegł swój ostatni, pożegnalny bieg. Będzie piękne tutaj u nas wydarzenie. I będzie dużo płaczu. I będzie dużo łez. Harcik włoski? Tak.
Harcik włoski, który naprawdę jest mistrzem i wzorem dla naszych piesków, wiele razy wygrywał, uczy nasze pieski, jak trenujemy, to bardzo często jest z naszymi pieskami, w parze już mi się chce płakać. Mi też, tak. Jutro będzie naprawdę fantastycznie, także zapraszamy. Okay. No to bardzo dziękuję pani Karolinie. Dziękuję bardzo. A z panią Anią będziemy się widzieć u pani w hodowli i opowie nam więcej o psach rasy Whippet. I harcik włoski. No to bardzo dziękuję. Dziękujemy. Teraz zobaczcie kilka startów i jak to wyglądało. Idąc na start były bardzo podekscytowane i strasznie ciągnęły, a już wracając były zmęczone i szły spokojnie.
na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli podobał Wam się film, koniecznie zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pa, pa!